Hejka kochani, dziękuję bardzo mocno Wam za to, że mnie oglądacie i że jest Was aż tak dużo. O ile nie mogę się podzielić z Wami tym tortem fizycznie, narysowałam go w Procreate i wydrukowałam takie oto naklejki. I dostaną je 3 pierwsze osoby, które pod następnym filmikiem zostawią emotkę torcika. Na dzisiaj mam nową kolekcję. I jest nią kolekcja na 1K, czyli na 1000 subskrybentów. Saszetki są przepiękne. A teraz przejdźmy do wybieranka. Kolekcja plasterki. Poprosiliście o niebieskiego. Lody, zostały 2 saszetki. Otworzymy fioletową. Idealna para. Dzisiaj może herbatkę. Kieszonkowiec. W komentarzach wybraliście niebieską. Płatki pod oczy. Jej. Może dzisiaj żółty. Do góry nogami. Kolekcja Back to School. Nie umiem mówić. Never mind. Weźmiemy saszetkę z nożyczkami, gdzie pisze school time, czyli czas szkoły, czy tam szkolny czas, jak kto woli. Kolekcja wakacyjna. Poprosiliście leżaczka i parasolkę. I jak coś, to to są mewy, chociaż wyglądają jak jakieś nietoperze. To jest chyba nasza zeszła nowa kolekcja zdjęcia z wakacji. Tak? Zeszła nowa? Chyba tak. Dzisiaj tworzymy torebkę. Kolekcja Sanrio. Weźmiemy saszetkę z Kuromi. No i na koniec kolekcja na 1000 subskrybentów. Boże, nawet nie wyobrażacie sobie, jak się cieszę. Weźmiemy białą saszetkę. I oto wszystkie nasze saszetki na dzisiejszy filmik. Sporo tego. A teraz lecimy do otwieranka. Piu! Pierwszą, jak zawsze, będzie kolekcja Sanrio. Tak, otwieramy. O, mamy znowu żółtego pieska. Pisaliście w komentarzach, że to jest jakiś Pompon Purim. Jakoś tak. Pod numerkiem 3. Jeszcze jedna naklejka. I skończymy tą stronę. Słodki. Teraz kolekcja z lodami. W następnym odcinku skończymy tą kolekcję. To jest mega smutne.
w ogóle nie tylko tą kolekcję, ale także i cały ten katalog. Okej. Otwieraj się. Dobra. O, znajdują się tu lody śmietankowe z kolorową posypką pod numerkiem 16. Znowu nierówno. Teraz mój notesik podróżniczy, w którym znajduje się kolekcja wakacyjna. Oj. Oh no. Dobra. O, wow. I ja wiem, co to jest. To jest lokum. Jak pierwszy raz byłam w Bułgarii, to takie coś jadłam i to było takie mega słodkie pod numerkiem 18. Ale jednak dalej mi się kojarzy z Bułgarią. Nawet było dobre, tylko że naprawdę za słodkie. Jak dla mnie. Katalog Panda. Kolekcja płatki pod oczy. Pod oczy. Mamy pomarańczową saszetkę, którą nie wiem jak otworzyć. Jak zawsze. Okej. I płatka mamy pod numerkiem 1. Co? Na płatku mamy kwiatuszka. Nie wiem, co to jest. Pod numerkiem 1. Aha, jeszcze jeden płatek i skończymy tą kolumnę. Okej, okej. Rozumiem. Przepięknie to wygląda. Dalej mamy plasterki. Gdzie jest saszetka? Aha. Znalazłam. Aha. Mamy plasterka z dinozaurami. Takie słodkie. W ogóle ten plasterek jest niebieski i ten tak samo. Dobra. Jest pod numerkiem 2. Przyklejone. Teraz kieszonkowiec. Jak to otworzyć? Dobra, znalazłam. O, wow. Mamy kotka biało-brązowego. Chyba. Taki słodki pod numerkiem 4. O, będzie jako pierwszy na tej stronie. Okej, teraz kociak. No przyznajcie, że przesłodki. Ktoś patrzy na te saszetki. Okej. A
Ok, teraz mamy kolekcję Idealna Para. Jakąż naklejkę mamy w środku? O, mamy rogalika pod numerkiem 1. O, to tak samo jak ten, jak płatek pod oczy. Przyklejone, teraz czas na rogalika. Dobra. Stronę już mamy skończoną. Tą tak samo. A na tej tylko jest biedny chlebek i awokado. Ok, dalej mamy kolekcję zdjęcia z wakacji. Dobra, co będzie w środku? Jakie zdjęcie? Wow, złożone to jest złożony jakiś domek, dosłownie. Aha, jest to pod numerkiem 6 i to jest Meksyk. Naklejamy. Jej, równo, chyba. Ok, teraz kolekcja Back to School. Zobaczmy, co jest w tej saszetce. Ja nie pamiętam. Aha, i jest tu zeszyt do chemii, który już możecie znaleźć na Amazonie pod numerkiem 10. Czyli tutaj tam, gdzie będą w sumie wszystkie zeszyty. Aha. Okej. Chyba równo. No. Teraz nowa kolekcja na 1K. Dziękuję Wam bardzo. Tadam. Strony są takie z konfetti, serpentynami, cokolwiek to jest. I w sumie saszetkę mamy podobną. Ok. Otwieramy. Wow, duża naklejka. I znajduje się tu kola. Bardzo lubię kolę, ale piję ją raz albo dwa w roku, bo bardzo szkodzi zęby i zdrowie tak samo, więc nie polecam pić bardzo często. A, i pod numerkiem 1. Jeżeli chcecie być zdrowi, to nie pijcie coli. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Papatki! Oh no.